Bardzo bym chętnie tu widział osoby, które są dalekie w poglądach ode mnie, ale tak patrząc po twarzach, to na razie nie widzę. Bo zależało mi na tym, żeby dyskusja była, bo jakby to służy temu, żeby sobie porozmawiać przy okazji Łukasiewicza o tym, jak należy rozumieć patriotyzm, jak my chcemy rozumieć patriotyzm. Także na razie to ja tak sobie teraz jeszcze tylko luźno barwę odrobię. Myślę, że jeszcze poczekamy, aż tutaj ogłosi początek pan przewodniczący. Dzień dobry Państwu. W imieniu klubu witam na kolejnym spotkaniu. No i słowo Zbigniew Strzewoński. Witam pana Wojciecha Pasternaka, który no, jest dzisiaj gościem tak zwanym specjalnym, który będzie mówił o Ignacy Łukasiewiczu jako. Przedstawi nam sylwetkę Ignacego Łukasiewicza jako wzór patriotyzmu, czyli Łukasiewicza mniej znanego. Do tego tematu to doszło tak trochę jak po życiu, to znaczy spotkało się dwóch mężczyzn, zaczęli ze sobą rozmawiać. Natomiast no i między innymi wyszła właśnie sprawa Ignacego Łukasiewicza. W kontekście robienia filmu, tak na dobrą sprawę, i potem się narodził pomysł, żeby jednak zrobić spotkanie i zaprosić pana, bo jest tam, nie wiem jak to określić, no, tak kolokwialnie, jakoś tak mało precyzyjnie związany z filmem. Znaczy, ma pan jakiś swój dorobek filmowy, też pracował pan przy jakichś filmach jeszcze dawno. A wznowił pan, jeżeli dobrze pamiętam, wznowił pan pracę nad scenariuszem o Ignacym Łukasiewiczu i ja tyle to pan poprawi, dopowie więc i opowie. Ja muszę państwa od razu uprzedzić z góry, że to będzie taka mocno prywatna i emocjonalna wypowiedź. Z tego względu, że ja nie jestem historykiem i opowiadając o Ignacym Łukasiewiczu, trudno mi nie opowiadać o etapach mojego poznawania tej postaci. Ja myślę, że są pewne oczywiste. Może ja pana poproszę bliżej, no będzie nam lepiej, jak wszyscy będą bliżej. Jakoś tak się przyjemnie rozmawia, zwłaszcza, że ja bardzo liczę na to, że państwo będą chcieli swoje opinie wyrażać i nawet można ewentualnie przerywać to, co ja mówię. Otóż tak, my mamy w Polsce generalnie, to widać choćby po nazwach ulic, mamy brak wystarczającego szacunku i chęci pamięci o osobach, które zasłużyły się dla Polski inaczej niż szablą lub sztuką. To wystarczy popatrzeć na spis ulic w każdym dużym mieście. Nawet jeżeli są tam jakieś ulice, które przypominają nam o postaciach typu Olszewski czy Wróblewski. W Krakowie są dwie malutkie ulice, a w końcu są to tytani nauki XIX-wiecznej, która ma niesamowite konsekwencje w XX i XXI wieku. Podobnie wygląda sprawa z Łukasiewiczem. Z tym, że tutaj sprawa jest jeszcze bardziej złożona i ciekawa moim zdaniem. Z tego względu, że dorobek Ignacego Łukasiewicza w bardzo przykry sposób był niedługo po śmierci zapomniany. W momencie, kiedy Łukasiewicz umierał, to ten tekst, który ja państwu puściłem do przejrzenia, który potem każdy z państwa będzie mógł dostać mailem,
To, co napisał o nim Amczyc, zresztą kolega uniwersytecki Łukasiewicza, znali się z czasów uniwersyteckich, dość dobrze opisywało wartość, wkład Łukasiewicza w różne sfery życia. Natomiast potem przez długi czas Łukasiewicz był albo zapomniany, albo był przedstawiany w gruncie rzeczy w sposób krzywdzący. Ja dlatego Państwa prosiłem, żeby Państwo spojrzeli w twarz Ignacemu Łukasiewiczowi, bo taka wizja człowieka, który był, jak to się troszeczkę lekceważąco o nim ludzie wyrażali, poczciwym aptekarzem, który gdzieś tam jakąś lampę wynalazł i niewiele więcej w powszechnej świadomości na jego temat było wiadomo, ta wizja w jakiś tam sposób koresponduje z wyrazem twarzy, jaki ma Łukasiewicz i z fizjonomią. To jest fizjonomią człowieka bardzo skromnego. Ale ja bym tutaj chciał po kolei Państwu pokazać wartość tej osoby jako kogoś, kto wnosi pewien bardzo szeroko zbudowany ład, jako właśnie pewien wzór człowieka do naśladowania. Bo chciałbym wyraźnie to podkreślić, że jeżeli my chcemy, tak jest moje głębokie przekonanie, jak powiedziałem Państwu, że to moja wypowiedź będzie taka bardzo osobista. Moje głębokie przekonanie jest takie, że jeżeli mamy szukać wzorów do naśladowania wśród wielkich Polaków, to najlepiej by było szukać takich ludzi, którzy ze względu na swój dorobek, wartość moralną, wkład w, powiedzmy tutaj w tym wypadku, i w naukę, i w życie społeczne, i w pewną, to też zaraz potem Państwu opowiem, o jak dalece on był zaangażowany w sprawy niepodległościowe, że w każdym narodzie, gdyby taki człowiek się urodził, to mógłby być przedmiotem dumy. I idąc jakby po kolei, ja tutaj nie chciałbym, żeby to po kolei wynikało z tego, jakie są daty życia, bo to jakby nie rozmawiamy o tym, kiedy on założył jedną destylarnię, kiedy mu się spaliła, kiedy założył drugą. To wszystko są fakty, które można sobie gdzieś tam popatrzeć. Nie chodzi tutaj o zaprezentowanie Państwu pewnego syntetycznego spojrzenia na tę osobę. To jest człowiek, który w zasadzie od kiedy jakkolwiek zaczynał wchodzić w dorosłość, to już miał niezwykle, jak na nastoletniego chłopca wręcz, niezwykle dojrzałe spojrzenie na życie społeczne. Był człowiekiem z dość mocno, że tak powiem, jakby to określić, z takiej tak zwanej dobrej szlachty. To nie była taka szlachta, która się przed chwilą uszlachciła. To byli ludzie, którzy... Jego ojciec był powstańcem kościuszkowskim, wychowywany był przez pułkownika wojsk, tych właśnie pana Wojsyn Antoniewicza, który był wielką postacią. No, w tej chwili już, wtedy kiedy ja po raz pierwszy podchodziłem do tego tematu, to nazwiska tych ludzi, którzy byli powszechnie znanymi postaciami w XIX wieku, właściwie nic nie mówiły w powszechnym odbiorze. Generalnie był z jednej strony wychowany jako bardzo patriotycznie i z poczuciem obowiązku walki o niepodległość Polski. Z drugiej strony był człowiekiem, który bardzo był wrażliwy na czyjąś biedę, na czyjeś pozostawanie w cieniu. Czyli tak naprawdę ten element wrażliwości i bardzo dużej aktywności Łukasiewicza
na polu właśnie nie tylko dobroczynności, ale takiego bardzo mądrego, paternalistycznego stosunku do ludzi, za których brał odpowiedzialność. Ten motyw jest jakby w kontekście również innych jego zalet, o których też jeszcze oczywiście Państwu przypomnę, jest, uważam, niezwykle ważny, dlatego że to jest człowiek, który przez sukces życiowy, bo on rzeczywiście odniósł duży sukces życiowy. My niestety przyzwyczailiśmy się do paru książek, zarówno przedwojennych i powojennych, które o nim opisują, które bardziej przypominały o jego nieszczęściach życiowych, o pewnych stratach, które w życiu poniósł, bo w jego interesach były momenty, kiedy tracił dużo, ale to mimo wszystko był człowiek wielkiego sukcesu. I jeżeli to był człowiek, który był bardzo aktywny, a od najmłodszych lat ciągle pomagał innym, bardzo był przywiązany i bardzo dużo zrobił na polu kształcenia, ludzi, z którymi tylko miał kontakt, bo w momencie, kiedy jeszcze treścią jego życia była apteka, to miał tam kontakt z ludźmi, no wszystkimi, no jak każdy człowiek może zachorować. I bardzo się zajmował już wtedy, mimo że sam był bardzo młodym człowiekiem, organizacją nauczania, sam nauczał dzieci. Tam to było w tych wszystkich przekazach na jego temat dzieci, powiedzmy, czeladników, robotników. To nie bardzo się tam mówiło o robotnikach wtedy. Więc o co chodzi? Że nie miał możliwości takich jakichś większych, a już ta wrażliwość u niego się pojawiała. Później byłaby to troszeczkę skacze właśnie w czasie. Później była sytuacja taka, że był dość zamożnym przedsiębiorcą i zatrudniał wiele osób. Był człowiekiem, który o przynajmniej 20 lat wyprzedzał jakąś kulturę relacji przedsiębiorca-pracownik. Bo przede wszystkim bardzo dbał o bezpieczeństwo swoich robotników i również o kształcenie tych ludzi. Była to też sprawa taka, że to, co tutaj nawet Pan wspomniał w takim zaproszeniu, które przyszło na to spotkanie, że dawał pieniądze na sieroty, które nie bezpośrednio wychowywał. No to też jest jakiś element takiego bardzo konkretnego, przekładającego się na codzienność wzoru osobowego. W takich przekazach bardziej ogólnie dostępnych jest, że miał jedną taką wychowanicę, Walentynę. Natomiast tych dzieci było rzeczywiście więcej. Też za chwilę powiem, jaka jest, tutaj jakby już troszeczkę wspomnę o moim warsztacie pisania na jego temat, jak to, skąd się wzięła ta wiedza u mnie. I robotnikom, którzy byli, no patrzył po prostu na ludzi, on nie zatrudniał siłę fizyczną, nie zatrudniał, jak to się teraz mówi, kapitał społeczny, tylko zatrudniał żywych ludzi. On tych ludzi obserwował i te pieniądze, które on dawał swoim pracownikom na wychowanie sierot chłopskich, to on dawał ludziom, o których wiedział, że można od nich wymagać stworzenia domu dla tych dzieci. Dlatego uważam, że jeżeli szukamy jakiegoś takiego wzoru paternalistycznego, tradycyjnego spojrzenia na
na jakiś wzór do naśladowania, na to, na jakąś odpowiedzialność, to myślę, że te fakty bardzo dużo mówią. Powiem tak, że ja, kiedy zabierałem się za pracę nad tym scenariuszem, dochodziłem do tego, tak troszeczkę teraz opowiem o historii dochodzenia do tego tematu. Dostałem propozycję zrobienia krótkiego filmu dokumentalnego o Ignacym Łukasiewiczu. Oczywiście natychmiast pojechałem do Wórki, gdzie zobaczyłem nie tylko muzeum, ale też i zobaczyłem wielkość tematu, bo rozmowy z ludźmi, którzy byli na tamtym terenie, rzecz miała miejsce 30 lat temu, kiedy po raz pierwszy jakby podchodziłem do tego tematu, rozmowy z ludźmi powodowały, że zupełnie inny był odbiór Łukasiewicza w rejonach, gdzie była taka żywa pamięć czasami dziadków, czasami pradziadków, osób, z którymi ja rozmawiałem, które pamiętały o tym, ile dobrego Łukasiewicz zrobił dla tych terenów. Ta wiedza była zupełnie daleko dalej idąca i bardzo emocjonalna właśnie w stosunku do tego, co gdzieś dało się wyczytać w takich po prostu ogólnie dostępnych publikacjach na temat Łukasiewicza. Powstała wtedy taka u mnie w głowie taki pomysł, żeby jednak nie robić filmu dokumentalnego, tylko zrobić film po prostu nowelę filmową, taką godzinną, która by znalazła jakiś taki punkt, w którym wielkość Łukasiewicza by się objawiła. Takim momentem, którego gdzieś tam uznałem wtedy, że to w soczewce można coś więcej powiedzieć o Łukasiewiczu, to była sprawa jego kontaktów z najwybitniejszymi wówczas fachowcami od poszukiwań ropy i od metod wydobycia. To byli panowie Fałk i Not. Ta trójka tych ludzi to była absolutna światowa czołówka w sensie wiedzy w trzech tematach związanych z naftą. To byli ludzie, którzy się dobrze znali, którzy się spotykali i którzy wymieniali swoją wiedzę w taki towarzyski sposób, można powiedzieć. To mniej więcej jest tak, jakby trzech szefów największych korporacji związanych z naftą się spotykało nagle przy kawie i to regularnie. Oni akurat w karty grali. Co to jest taki bardzo ludzki, fajny element. To Łukasiewicz przy tym wszystkim, jak dalece ja jestem zafascynowany tą postacią, jak dalece uważam go za wzór, był pełen takich normalnych ludzkich namiętności i takich sympatycznych słabostek. Jest to po prostu bardzo żywy człowiek i taka postać, którą da się opisać, da się opowiedzieć o tym człowieku w sposób taki, że nie będzie to w żaden sposób jakaś papierowa opowieść. Tak się złożyło, że wtedy, kiedy ja się nie zdecydowałem na zrobienie filmu dokumentalnego, tylko dostałem zamówienie na scenariusz filmu takiego krótkiego, fabularnego, to akurat szef zespołu filmowego podparł. To był 76 rok. Nie, to później było, przepraszam. Nieistotne. Generalnie scenariusz został napisany, ale nie poszedł, bo rozpadł się zespół filmowy. Co bardzo dziwne, udało mi się wtedy uzyskać zlecenie na napisanie serialu na temat Łukasiewicza. To, że ten serial nie został nakręcony, to też nawet nie ze względów politycznych, ale to akurat nie chcę tutaj opowiadać o takiej kuchni tego typu, tylko chcę powiedzieć, dlaczego o tej postaci warto opowiadać szeroko, bo zarówno fakty, które są ściśle udokumentowane,
dają taką możliwość ciekawej opowieści. Jak jest jeszcze sprawa takiego, to jako człowiekowi, który nie jest zawodowym historykiem, a stara się opowiedzieć pewną fabułę na temat istniejącej kiedyś żywej postaci, to jest dozwolone, bo w tym wszystkim jest jeszcze taki wątek, o którym jeszcze na razie nie mówiłem, jego nie tylko pełnego poświęcenia i ryzykowania życiem wręcz, to naprawdę było ryzykowanie życiem, bo on się przygotowywał do tego powstania, które miało wybuchnąć w 1946 roku, był bardzo aktywnym emisariuszem Dębowskiego. Ale też tutaj chcę taki wątek poruszyć, że w Polsce warto pokazać ludzi, którzy no, na szczęście dla nich i na szczęście dla przyszłych pokoleń nie zostali męczennikami, czyli krótko mówiąc byli skutecznymi konspiratorami. Ja w tej takiej rozbudowanej już wersji pokazywałem całą taką mądrość i ostrożność Łukasiewicza w konspirowaniu. On, będąc niesłychanie aktywny i w zasadzie bardzo, można by się wydawało, łatwy do wykrycia jako agent taki polityczny, jako agent rewolucyjny, bo wykorzystywał to, że do karteki każdy może przyjść, więc był tutaj taką osobą, którą dało się łatwo można się było kontaktować, no ale szpiclów, którzy go śledzili, też było sporo. On tak to sprytnie robił, że nie dał się złapać w śledztwie na takich zeznaniach. Tak to potrafił zorganizować, że nie potrafiono mu udowodnić z punktu widzenia władz austriackich winy, jaką miał wobec tego państwa, ponieważ no, zamierzał z tym państwem walczyć. I jego bliscy, znajomi, współtowarzysze, no niestety ponieśli śmierć, bo ukochany przez wielu Krakowian Franciszek Józef zaczynał swoje władanie od tego, że w zasadzie większość wyroków śmierci zatwierdził, które przed jego dojściem do władzy były wydane. Niesłychanie rzadko korzystał wtedy z prawa łaski na samym początku swojego panowania. No, na Łukasiewicza tego wyroku na szczęście nie wydano. Obronił się, siedział 2 lata w więzieniu w Lwowie. I teraz tak. To są pewne bardzo dobrze udokumentowane fakty. Natomiast ja, śledząc różne dokumenty, ja w tej chwili nie mam możliwości, nawet gdybym bardzo chciał się przygotować tak kropka po kropce jak historyk do tego spotkania, ponieważ niestety nie wszystkie te dokumenty, które mi pozwoliły na te domniemania, ocalały, no bo nie ocalały, bo ja miałem w ręce rękopis książki pana doktora Czernickiego. Pan doktor Czernicki, zanim tę książkę wydał, to niestety zmarł. Ja już potem nie miałem kontaktu z żoną doktora Czernickiego, więc tylko mogę powiedzieć o tych rzeczach, które jakby wspólnie w naszych rozmowach z tym moim takim konsultantem. No to był nie doktor historii, tylko geolog, doktor geologii, nauk geologicznych z Jasła. Czernicki, tak. On się po prostu fascynował, jak wiele osób z tamtych okolic, historią Łukasiewicza i w tej historii, którą ja wtedy zamierzałem opowiedzieć, teraz skłaniam się do tego, żeby nie wracać do ponownego jakby przepisywania i tworzenia na nowo serialu, ponieważ
troszeczkę się w międzyczasie, to 30 lat minęło, troszeczkę się w międzyczasie zmieniła narracja, jaką się posługuje film. Da się pewne rzeczy w sposób komunikatywny dla widza opowiedzieć w krótszy sposób. Jestem przekonany, że w tej chwili warto zrobić taki, no, mam nadzieję, że mi się to uda zrobić, zgrabnie napisany film, który by w jednej takiej, powiedzmy, dwugodzinnej opowieści całe to burzliwe życie Łukasiewicza opowiadał. I teraz właśnie tutaj chciałem Państwu powiedzieć o takim bardzo ciekawym moim domniemaniu, które właśnie z tamtych rozmów z doktorem Czernickim wynika. Mianowicie dziwne było, że tuż przed powstaniem styczniowym Łukasiewicz zbankrutował, ale tak nie do końca to bankructwo było uzasadnione. Po czym myśmy śledzili różne fragmenty listów. Oczywiście w tych listach nic nie było na temat czegoś, co mogłoby, gdyby to wpadło w ręce jakiejś tam cenzury, nic nie było na temat, który wprost domniemywaliśmy. Mianowicie chodzi o coś takiego, że prawdopodobnie Łukasiewicz osobiście, można powiedzieć tak kolokwialnie, zabunkrował trochę pieniędzy i osobiście pojechał po broń do Paryża, którą oczywiście przeznaczył bezpośrednio, bez szukania niebezpiecznych kontaktów, które mogłyby doprowadzić do dekonspiracji. Czyli w tej sytuacji, nawet jeżeli to domniemanie moje jest, być może się mija z prawdą, to jest to, uważam, artystycznie uzasadniony pomysł, żeby pokazać, że jest jakaś złośliwość historii, że my nie jesteśmy w stanie docenić ludzi, którzy skutecznie doprowadzili jakąś tajną rzecz, typowo konspiracyjną, do skutku. Taka jest też wiele jest tego typu, teraz jak się spojrzy na tych naszych bohaterów II wojny światowej, którzy jeszcze niektórzy z nich na szczęście żyją, że jest wiele osób, które no, żyją dzięki temu, że właśnie byli skutecznymi konspiratorami. Więc taka moja, jeden z kierunków, w którym chciałbym opowiedzieć o tym człowieku, to jest takie, żeby dobrego słowa użyć, no może to nie jest za duże słowo, afirmowanie kogoś, kto liczy na daleko idącą skuteczność, a nie robi rzeczy niepotrzebnie ryzykownych. To jest taka cecha, która wśród wielu bardzo wielkich i szlachetnych Polaków niestety razem z odwagą idzie pewna skłonność do szarżowania, no, która no, w wielu wypadkach się na przestrzeni naszej historii dla wielu osób bardzo tragicznie skończyła. Więc to jest taki jeden wątek, który no, taki troszeczkę dydaktyczny by ten film był, jeżeli on powstanie oczywiście. Ja się tego nie boję, ponieważ jeżeli się pokazuje żywą postać, jeżeli by do tego wszystkiego zaangażować dobrych aktorów, i zgrabnie to wszystko opowiedzieć w sensie takim, że tych wypadków takich, nazwijmy to, dramatycznych jest na tyle dużo, że nie obawiam się, żeby jeżeli tylko ktokolwiek, że tak powiem, fachowy reżyser wziął do ręki, żeby się tego nie dało ciekawie opowiedzieć. Więc to jest taki